Cześć! W dzisiejszym odcinku mamy bitwę. Porównamy stary versus nowy. Tak, dzisiaj zrobimy degustację na ślepo starej wersji Taliskiera 10 i nowej wersji Taliskiera 10. A dlaczego to zrobimy? I co skłoniło mnie do w ogóle wybrania takiego tematu? Ano to bardzo wielu klientów dzwoniło do mnie do sklepu, dzwonili, wysłali wiadomości, czy ta wersja, którą mam na sklepie internetowym, jest tą starą wersją, czy to już jest ta nowa, bo mieli trochę wątpliwości. Na sklepie były stare zdjęcia i tak, faktycznie była to stara wersja dziesiątki. Miałem kilkanaście kartonów, które dość szybko zostały sprzedane, kiedy to okazało się, że starsza wersja jest o wiele bardziej smaczna. Ale czy to prawda? Czy Talisker, wypuszczając nową wersję tej bardzo znanej i lubianej przez Was whisky, zmienił jej recepturę? Także bez zbędnego dogadania, ja mam na imię Karol, to jest Klan Whisky, zaczynamy! W takim razie zacznijmy od opakowań. Stara wersja kartonikowa, nowa wersja również. Przede wszystkim różnią się wymiarem. Nie wiem, czy to widać, natomiast stara wersja jest o wiele większa. Dlaczego? Ponieważ w środku tego kartonika jest dodatkowy kartonik, który chroni naszą butelkę. A co oprócz tego? Oprócz tego na jednym i drugim zdjęciu, na jednej i drugiej tubie mamy zdjęcie. Pierwsza tuba, ta stara, jest bardziej matowa, znaczy jest matowa, a druga tuba jest lśniąca. Tu już zostawiam Waszej ocenie. Mi bardziej osobiście podoba się bardziej matowa wersja. Natomiast w nowej wersji o wiele szybciej w oczy rzuca się wiek tej whisky, czyli nasze 10 lat. Czcionka oprócz tego jest jeszcze minimalnie odchudzona i na przykład o wiele bardziej zrzuca się w oczy i moim zdaniem ładniej wygląda na nowym opakowaniu sama wyspa Skye, na której powstaje nasz Talisker. Jest ona takim ładnym, złotym kolorem pociągnięta. Obracamy kartoniki do tyłu i z tyłu na starszym opakowaniu mamy troszkę historii. Na nowym już tego nie ma, skupiamy się tutaj bardziej na wykonaniu, które jest kraftowym. Kraftową whisky jest tutaj bardziej, odnosimy się do jakości, gdzie tu bardziej odnosimy się do historii. Co jeszcze? Tutaj akurat na opakowaniu starszym, dopiero z boku, kiedy widzimy naszego lwa syrenę, tutaj jest lew syrena na samym przodzie etykiety, właściwie opakowania. I to jest kolorowy kartonik, a ten jest tylko granatowy. Tak, jeśli chodzi o opakowania, moim zdaniem mam takie trochę mieszane uczucia, bo podobają mi się pewne elementy ze starego, jeśli chodzi o właśnie wielkość opakowania, ale również podobają mi się kilka nowych elementów z tego nowego, między innymi właśnie ta złota wyspa Skye i krewetko syrena, znaczy nie krewetko przy syrena, przepraszam bardzo, lew syrena, który jest tutaj z przodu, a nie z boku. Fakt, że z boku tutaj go bardziej wyraźnie widać, tutaj troszkę mniej, no mówię, to są kwestie estetyczne, które tak naprawdę zaraz zejdą na drugi plan, ponieważ dla wszystkich fanów whisky liczy się tak naprawdę środek produktu, a nie jego opakowanie. Przejdźmy zatem do butelek. Butelki, jeśli chodzi o szkło, to są dokładnie, przynajmniej mam nadzieję, że dokładnie te same butelki, trzeba by je zmierzyć z cufmiarką, czego nie będziemy robić. I jeśli chodzi o górę, no to tutaj mamy na naszym złotku po prostu nazwę Talisker, a tu mamy naszego lwa syrenę. Największa różnica to tak naprawdę etykieta. Mam nadzieję, że to bardzo dobrze widać. Ta etykieta jest bardziej klasyczna, bardziej stonowana, a ta jest po pierwsze powycinana w kształt wybrzeża, a po drugie ma kolory.
I to takie kolory dość charakterne. Pomarańczowy ma skupić naszą uwagę, co oczywiście robi. Jest tutaj od razu, na pierwszy rzut oka rzuca się tak samo jak przy kartoniku. 10 lat. Etykiety bardzo różne. Moim skromnym zdaniem ta etykieta była bardziej dedykowana dla ludzi dojrzałych. Natomiast ta ma skłonić nowych fanów whisky do picia Talisquera. Do dzisiejszej degustacji wykorzystamy też coś takiego, co będzie nam robić jako tester. Będzie to Talisquer Sky, żeby przyzwyczaić luzówkę, ponieważ jest degustacja aż dwóch alkoholi. Naleję sobie małego, bardzo małego dramika, zresztą już prawie końcówka butelki, Talisquer Sky, który ma spowodować, żeby nasze próbki były tak samo traktowane. Nie jest to degustacja Talisquera Skya, tylko właśnie dziesiątek, więc bez ocen, szybki łyk. I teraz Paweł, nasz operator, naleje dwa kieliszki do naszego blind testa, a ja na chwilę znikam. Także przechodzimy do degustacji. Zaczniemy od numeru 1. Pachnie dymnie, słodko, też jakimś jabłuszkiem. No i numer 2. No i z drugiej strony znowu podobnie. Oczywiście uderzenie torfu. Wydaje mi się, że w numerze 1 może ciut więcej. Właśnie tak, bardzo ładnie. I znowu tak samo w numerze 2 też jest jabłuszko. Staram się zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły. No i na chwilę obecną jedyne szczegóły tak naprawdę dla mnie to numer 1 i 2 na kieliszkach, tak? Numer 2 jest może ciut mniej intensywny, ale to jest naprawdę niuans, taki bardzo, bardzo delikatny. Inna sprawa jest taka, że whisky, może każda z nich musi być bardziej dotleniona. Ponieważ jeśli numer 2 to była whisky, ta, która jest tu otwarta, ona się już zdążyła dotlenić, a numer 1 może nie zdążyła się dotlenić. Także to są tego typu rzeczy, natomiast nie wiem, która jest która, więc to są moje tylko dywagacje. Dla mnie one pachną praktycznie tak samo. Z tym, że ta jest ciut intensywniejsza. A zobaczymy teraz, jak smakują. Tym razem zacznę od numeru 2. Tak, jest to ten przepyszny dla nas wszystkich Talisquer. Jeśli lubicie tego typu rodzaju whisky, to wiecie, o czym mówię. Około 15 do 20 ppmów. Jest to bardzo łatwa torfówka do picia, oczywiście taka torfówka, przejściówka. No jest po prostu pyszna, tak? Wiem, że ci, którzy lubią Talisquera, na pewno w tym momencie mi zazdroszczą. A zobaczymy, jak smakuje próbka numer 1. No i znowu mam pewien mały dylemacik, ponieważ
smakują one dla mnie tak samo, z tym, że sample numer 1 jest ciut bardziej intensywny. Ale to nie jest duża różnica, jest ona minimalna. Jest ona tak minimalna, że gdybym dostał tylko numer 1, nie byłbym w stanie tego powiedzieć. Jest to tylko możliwe podczas porównania jedynki z dwójką. Myślę, że jeśli dolejemy do niej parę kropli wody, one też się nam może bardziej otworzą. Także poproszę jeszcze Pawła, naszego operatora, żeby przyniósł troszkę wody. I zaraz zobaczymy. Teraz tym razem zaczniemy od numeru 1. Whisky tam ma taki bardzo charakterystyczny procent, 45,8, nie jest to 46, co wydaje mi się dodaje pewnego takiego smaczku dla fanów whisky, ponieważ właśnie ten taki troszkę zmieniony procent jest zawsze takim delikatnym smaczkiem. Nie wiem, czy te różnice pomiędzy nimi to jest moja wyobraźnia, ponieważ tak naprawdę i jedynka, i dwójka smakują praktycznie tak samo. Obydwie torfowe, obydwie bardzo smaczne, bardzo przyjazne, bardzo pełne w ustach. No naprawdę, jeszcze sprawdźmy kolor. Ok, sample numer 1. Numer 1 jest minimalnie bardziej ciemny. Minimalnie, natomiast jest to whisky karmelizowana, także to jest kwestia dolenia troszkę więcej karmelu. Powiem tak, podejrzewam, że numer 2 to jest whisky starsza, a numer 1 to jest whisky nowa. Jedyna różnica to moim zdaniem fakt, że ta butelka była otwarta i bardziej się natleniła. Gdyby była to nowa butelka, podejrzewam, że ten niuans, o którym mówiłem na początku, jego by nie było, że to byłoby to samo. Nie wiem, czy trafiłem, natomiast jeśli tak, to ma jedyny dla mnie logiczny wpływ na smak tej whisky i jest to naprawdę bardzo mały niuans. A dlaczego w ogóle ludzie uważają, że ta whisky inaczej smakuje? No już Wam śpieszę z takim wytłumaczeniem, nie jest to stricte ze świata whisky, bardziej z naszej psychologii, ponieważ jeśli coś lubimy, jeśli na coś się nakręcimy, to będzie po prostu nam to bardziej smakować. Jeśli bardziej podoba nam się stara tuba i stara etykieta, to będzie najprawdopodobniej bardziej smakować nam stara wersja Talisquera. Jeśli ta nowa trafia w nasze gusta, to najprawdopodobniej ta nowa skradnie nasze serce. Czy ten test jest obiektywny? Dla mnie tak, ponieważ nie podchodziłem z żadnym uprzedzeniem, z żadnymi swoimi jakimiś preferencjami. Chciałem naprawdę dowiedzieć się, czy ta whisky została w nowej wersji po prostu odświeżona, etykieta, pudełko i tak dalej, czy faktycznie zmieniono też troszkę może minimalnie recepturę. Weźcie też pod uwagę, że każdy wypust z roku na rok może się minimalnie od siebie różnić. Oczywiście master blenderzy starają się, żeby to było takie same, żeby co roku ta whisky smakowała tak samo, natomiast oni operują na bardzo dużym wolumenie różnych beczek i muszą to poskładać w taki sposób, żeby co roku, z roku na rok powtarzalność była taka sama, natomiast jakieś pewne niuanse mogą w tym oczywiście występować. Jeśli chodzi o mój werdykt, Paweł zaraz mi odsłoni, czy miałem rację, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o mój werdykt, dla mnie numerem 1 to była whisky w nowej odsłonie, a numerem 2 whisky w starej odsłonie. I uwaga, uwaga, zaraz zobaczymy, czy miałem rację. 1 nowy, 2 stary. Tak, miałem rację. I tak jak już Wam wspomniałem, moim zdaniem numer 2 był tylko dlatego mniej intensywny, ponieważ bardziej się dotlenił. Tym wnioskiem, tą konkluzją będziemy kończyć ten odcinek. Zachęcam Was do lajkowania, szerowania, subskrybowania tego kanału, żebyśmy mogli się rozwijać, żeby nasza społeczność była coraz większa.
Oczywiście zapraszam też do zakupów na stronie www.clanwhisky.pl. I co? Do następnego razu. Slanjivar! Thank you.